zjeść z nią kolację i patrzę na nią. Lubię, jak babcia przynosi mi prezenty i gra ze mną w różne gry. Czasem, jak rodzice wyjeżdżają ze wspólnotą na parę dni, to zostajemy wesprzeć dziadkiem i babcią. Bardzo lubię ten czas i być blisko moich dziadków. A widać, że rodzice też do jakiejś wspólnoty należą, pewno kościelnej. Tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także polecamy to dziadkom i babciom. Dziadek. Gabrysia 6 lat, Jadwiga 6 lat, Darin 4 latka już. O. Tak. A bardzo mi się podoba wypowiedź 3-letniej Esterki. Dlaczego właśnie kochasz babcię i dziadka? Bo ja chcę. Właśnie, dużo odpowiedziałem. Tak. 3-letnia Esterka. Dlaczego kochasz babcię i dziadka? Bo ja chcę. No. No właśnie. Także polecamy dziadkom, będzie im na pewno miło. Bardzo. No, cały miesięcznik, proszę Państwa, i podamy telefon do Fundacji Nasza Przyszłość od razu. Dobrze? 94. Ale zaraz, niech sobie wezmą coś do pisania, kochany. Dobrze. Dobrze. A co tam w szkole słychać, jeżeli można? No, ruszyła po nowym roku młodzież energetyczna. Już dzisiaj byli? Tak, dzisiaj już są w szkole. I dyrektor też. No, co zrobić? A Fundacja Nasza Przyszłość, jak tam działa? Działa, działa. Ale numer KRS, dziękuję, że pan podał. I prosimy, tak. Macie państwo ten miesięcznik, odbijcie, dajcie innym w swoich środowiskach. Można dużo dobrego zrobić dla wychowania dzieci, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, tradycji narodowej, wychowanie, oświata. To robimy. Tak. I kultura. No jest piękna rzecz, że drugi film, tym razem bardzo profesjonalny, nasza młoda uczelnia, a muszę powiedzieć, że to zaczęli studenci, pan Witold Ludwik i inni studenci, tam no bardzo dużo ten Karol nie chciał, tak. Nazwisko nie chciał, a on chciał właśnie. Tak, pan Julian Kucaj. Julian Kucaj, to już nasi ludzie wszyscy. Bardzo piękna muzyka, pan Krzysztof Janczak, Aleksandra Hejda w roli Kuskównej, prawda? Tak. Grali studenci, absolwenci i aktorzy, znani w Polsce aktorzy. Zerwany kłos film. Będzie w kinach, tu ja mówiłem panu, że 10 lutego tak miało być, ale mi mówią, że to będzie 17 lutego jednak, ale już jest tu ogłoszone też. Tak. Dziękuję. To można w internecie też popatrzeć, prawda? Oczywiście. Zerwany kłos i znajdziecie państwo to. Już. I to jest wielka rzecz. Będzie chyba w 100 kinach, jeżeli dobrze pamiętam. No, to będziemy o tym mówić, ale panie dyrektorze, tu pan nie napisał, bo ja nie powiedziałem do końca. Będzie jeszcze jedna rzecz. 23 no, jakiego miesiąca? Stycznia. No właśnie. 23 stycznia. Ej, kolęda. Będzie koncert piękny Wojsko Polskie w Teatrze Wielkim, proszę państwa, w Warszawie. W Teatrze Wielkim. Bezpłatnie dla moherowych beretów. Co, a co my? Gorsi od beretów tych, no jakie to były? Te szare berety, nie? No, też moherowe berety właśnie zwyciężają i nie dają, chociaż poniżali ich i tego, to są dzielni ludzie, wspaniali Polacy. Będzie to w Warszawie. 1900 miejsc siedzących, proszę państwa, i Warszawa. Powiemy, kiedy karty wstępu, bilety i gdzie to powiemy. Na razie tylko mówimy. Kolędy polskie, kolędy światowe, piękne, i Jasełka, i oczywiście też nie tylko kolędy, ale pastorałki też tak się to nazywa, tak? Tak, kolędy i pastorałki. I proszę państwa, w Teatrze Wielkim, pięknym, a dlaczego? A kogo stać z tych biednych ludzi na to, żeby iść do teatru pięknego? A tu właśnie będzie. Jak będziecie chcieli przy okazji złożyć jakąś ofiarę, jak będą te karty wstępu rozdawane, to my na dobry cel to damy. A mamy dużo do zrobienia i robimy. Także zapraszamy. Zapraszamy z Warszawy, nasza Warszawo, tak, Warszawa, bo w Warszawie tych spotkań nawet nie ma transmisji żadnych, nie, jakieś takie dziwne embargo ta Warszawa. Praga to jeszcze, nie? No, ale my błogosławimy, modlimy się i każdy jest wolny.
Proszę, panie dyrektorze, bierzemy kogoś następnego, tak? Tak, ja tylko jeszcze chcę wspomnieć o jednym artykule, bo to taki nadzwyczajny. Tak? Strona 409, pan Piotr Grabowski rozmawia z misjonarzem, który, ojcem Danielem Szwarcem, który pracuje wśród Eskimosów. No, zimy u nas wielkiej nie ma, ale warto popatrzeć, jaka jest zima w północnej Kanadzie. Tam, gdzie żyją Eskimosi. Tam oblaci niepokalanej, prawda? Tak, 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 to są oblaci. Ciekawy niezwykle artykuł. Dowiedziałem się z niego między innymi, że używanie określenia Eskimosi jest obraźliwe dla nich. Tak? Tak, nie lubią tego, bo to oznacza zjadacza surowego mięsa. A oni wolą na siebie mówić Inuici, czyli po prostu człowiek. Boże, tam być, to jest naprawdę trzeba, za tych misjonarzy trzeba się też modlić. Tam gdzieś jest też biskup jeden dla tych Eskimosów. Wiem, że jest no tyle nocy, prawda, jak to psychicznie wytrzymać, prawda? Tak jest. To też trzeba się modlić. Zobaczcie, ludzie idą na krańce świata. Trzeba się modlić za tych misjonarzy, za księży, a nie tak ten czarny, prawda, takie głupoty tam. Tak, proszę ojca, pewnie czeka na połączenie z nami ksiądz. Już jest połączony? Już jest połączony. Już jest, a więc kto? Już mówię, naszym gościem jest ksiądz dr Pik, który jest duszpasterzem ludzi chorych. Wydał dwa modlitewniki i śpiewniki pielgrzymkowe właśnie dla chorych. A z jakiej diecezji? Z Belblina. Proszę bardzo, no pięknie. Bernardinum tam jest takie wydawnictwo. Właśnie tak, to wydawnictwo wydało te śpiewniki i ksiądz Józef Pik. Słuchamy księdza prawata, księdze prawacie. Halo, witam serdecznie. Cieszymy się bardzo. Ksiądz Pik przy telefonie, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria i pozdrawiam ojca prowadzącego i pana dyrektora. Witam serdecznie. Otóż te dwa modlitewniki to jest jeden Pan Jezus i chorzy. To nasze duszpasterstwo przygotowało podręcznik w zasadzie dla osób chorych, wydany dużym drukiem, żeby osoby mogły sobie spokojnie czytać. Pierwsza część składa się z części takiej teoretycznej, biblijnej, gdzie na podstawie, korzystając z tekstów Pisma Świętego ze Starego i Nowego Testamentu i z psalmów, można modlić się Słowem Bożym. Później mamy wybrane piękne litanie i nawet zestawiona taka litania do świętych patronów i orędowników chorych, matek oczekujących i służby zety. Znaleziona przez nas litania po prostu. Drogi księże, ale na okładce jest napisane, że jest to modlitewnik dla osób chorych i nie tylko. I nie tylko, to znaczy właśnie dla ich rodzin i dla służby zdrowia. Drugi modlitewnik to jest modlitewnik dla służby zdrowia i za służbę zdrowia i z kolei dla chorych. Także chorzy modlą się za siebie i za służbę zdrowia. Służba zdrowia modli się za chorych i za siebie i za ich rodziny. O tu chodziło nam o taką wspólnotę. A co ważne, to myślę to, że jest tutaj też sporo miejsca poświęcone dla tych, którzy są chorzy duchowo. Też. I są modlitwy o uwolnienie, są modlitwy za wstawiennicę świętych patronów rozmaitych, jak Juda Tadeusz, jak Wawrzyniec, Błażej, Łucja, Agata, Antoni, Peregryna, Walenty, Benedykt, są modlitwy świętego Jana Pawła II, świętej Matki Teresy, piękne modlitwy świętej Matki Teresy z Kalkuty, jako posługującej chorym w rozmaitych sytuacjach, zwłaszcza pomoc dla służby zdrowia. Jeżeli się nie mylę, to jest to pierwszy taki modlitewnik poświęcony służbie zdrowia. No, jeżeli z tego co wiem, to raczej tak. Otóż wpadliśmy na pomysł, ponieważ w przyszłym roku razem z diecezją gdańską przewodniczymy 93. Narodowej Pielgrzymki